Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Henryk Mercik, lider Śląskiej Partii Regionalnej, konserwator zabytków, architekt. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Do Katowickiej Archikatedry dobudowano. Tym Panon. Trudne słowo. <laughs> no, y Z tradycji y antycznej. <laughs> no to takie troszeczkę wyszło zaskakujące. Faktycznie pojawił się. Element na kształt tym panonu, tak Wygląda, że to jest jakiś luźny rodzaj nawiązania do tradycji antycznej, tak jak luźno bardzo nawiązuje, nawiązuje sama Katowicka katedra. Natomiast no, ciekawostką jest to, że nikt tego nie widział jakby w sensie docelowym, bo nigdzie nie pojawiły się wizualizacje, nigdzie nie pojawił się projekt, nie było żadnej dyskusji. Zostało to nadbudowane. Na razie jest to forma żelbetowa, bardzo surowa natomiast no, podobno ma się pojawić na niej bogaty wystrój rzeźbiarski, ale powiem tak, 30-metrowy no, Chrystus e, między innymi święty Jacek po lewicy, no chyba, tak, e, Jadwiga po prawicy mają być rzeźby, natomiast powiem tak, no już teraz widać, że wyszło źle, bo, bo wyszło po prostu nieproporcjonalnie, jest to jakby dodany nadłożony element, no i widać, ale że ale panu nie podoba się e, to w formie surowej, czy jak pan sobie to wyobrazi? Nie, no to znaczy proporcje się nie zmienią. To już teraz jesteśmy w stanie ocenić. Jest to nieproporcjonalne, natomiast nie było żadnej dyskusji. Znamy tylko rzeźbiarza, który, który doda te rzeźby. Natomiast rzeźbiarz to nie architekt. I, i, I tak jak ja nie wchodzę w rolę rzeźbiarza, chociaż zajęcia z rzeźby miałem, tak samo rzeźbiarz nie powinien wchodzić w rolę architekta, nawet dostając jakieś niesłychane zlecenie, bo, bo widać, że. Z tej perspektywy, z której oglądamy katedrę, no, będzie to wyglądało kiepsko po prostu. Można tak sobie po prostu poprawiać zabytki. No nie można. Powiem tak, no, nie można poprawiać, szczególnie katedra jest, jest takim obiektem dość problematycznym, bo po pierwsze. Po pierwsze, jest to obiekt, który nie został zrealizowany zgodnie z projektem, bo, bo jest zupełnie w inny. W projekcie, tak. tam, na froncie. Też widniała pewna. No tak, forma, tam, była, ta była, tam była attyka, coś zupełnie innego. Na pewno nie żaden tympanon. No natomiast weźmy pod uwagę to, że tak naprawdę to katedra, dzięki temu no, długiemu okresowi realizacji, no, utraciła przede wszystkim te proporcje pierwotne, założone. Bardzo wysoka wieża. Ta kopuła miała być no, rodzajem to nie miała być kopuła, tylko, tylko to miała być wieża gigantyczna wieża, która miała górować no, 40 nad, nad miastem tak. To jest taka wysokość porządnego wieżowca, więc to miało wyglądać zupełnie inaczej. To jest raz. Dwa, no, po realizacji wyszedł obiekt, nie taki barokizujący mocno tak, tylko wyszła surowa bryła, surowa, szlachetna bryła, udało się to jakoś wyprowadzić. Wiadomo, tyle się zmieniają. No i jakby najważniejsze, że, że tak naprawdę to ta katedra stała się ikoną nie tylko Katowic, tak, to jest pewna ikona architektury. Jakkolwiek byśmy nie oceniali tej całej historii, konkursu przedwojennego na ten projekt, i tak dalej, to jest to ikona architektury i myślę, że dodawanie czegokolwiek do takiego ikonicznego obiektu w sensie. Jego wyglądu zewnętrznego, bo wiadomo, że wnętrza kościelne jest coś jakby zupełnie innego. Tak? To za moment o tym również, Ale to generalnie Henryk... jest zawsze bardzo ryzykowna rzecz. Bardzo ryzykowna. Mercik, lider Śląskiej Partii Regionalnej, architekt, konserwator, zabytków jest z nami. Dogrywka w sieci, już za sekundę. Dziękuję, Dziękuję. bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. Już teraz na żywo. Dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl Marcin Zasada, witam ponownie. Henryk Mercik, Śląska Partia Regionalna, konserwator zabytków, architekt. Witam jest z nami. Po raz drugi pana i państwa witamy. Mój pan, nie można poprawiać zabytków. To nieprawda przecież. E, nasi przodkowie poprawiali Wawel. Na przykład. Każda epoka, każda epoka poprawiała zabytki, które znamy, które istniały przez, stule, nie, to, przez to, wieki. Tak. To tak nie do końca. Kiedyś uważano, kiedy miało swoje początki myślenie o ochronie, o konserwacji zabytków, że można poprawić. Tak? No to słynna iglica, która spłonęła katedry Notre Dame w Paryżu, dzieło Violeledyka, czyli takiego ojca, troszeczkę myślenia o zabytkach, konserwacji zabytków, to była rzecz dodana, żeby poprawić. Tak? Natomiast w XIX wieku w XIX nasz pan wieku. Szyszko Bochusz i Wawel to przecież jest koncepcja, natomiast jeszcze nam bliższy wierzyć, że na Wawelu wielu wielu lat, nastąpiło odejście od takiej luźnej kreacji, dlatego, że zabytek to ma być świadectwo minionej epoki i generalnie jeżeli coś, jakby zasada jest dość prosta nie poprawiamy możemy dodać, możemy dodać, ale jeżeli dodajemy. Bo trzeba to zrobić z absolutnym rozmysłem, rozważyć za i przeciw, czy nam to jest bardzo potrzebne i tak dalej. Natomiast jeżeli dodajemy, no to jak mówię, musi to być rzecz, która nie zleje się z tym obiektem, raczej tak działamy, tak nie poprawiamy. I albo rekonstruujemy coś, co kiedyś zostało zniszczone, i mamy wszelkie dane, żeby to zrekonstruować. Możemy nawet odbudować zabytek, to też nie jest jakiś wielki błąd. Zamek Królewski w Warszawie został odbudowany, ale został odbudowany zgodnie z najlepszą posiadaną wtedy wiedzą, inwentaryzacjami, fotografiami i tak dalej. To jest rekonstrukcja. Natomiast ja bym przestrzegał przed dowolną kreacją, która sprawi, że my nie będziemy w stanie odróżnić, co zostało dodane, co zostało zbudowane pierwotnie i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że jak dodamy coś kiepskiego, to wtedy, jak się to ludziom wszystko zleje, to wyjdzie nam, że sam zabytek jest po prostu kiepski. Bo pan, że nie że konserwator w stanie tego odróżnić. Konserwator zabytków, wojewódzki konserwator zabytków, wydał zgodę na tę poprawkę, do budówkę, na ten tympanon, właśnie który którego zarys już widzimy od frontu katedry. Znaczy no, opinia na temat tego jak to wygląda nie ma tutaj jakbym moim zdaniem bardzo wiele wspólnego z zgodą która no może być wydana albo nie. Że pan jako, Pan jako konserwator by podpisałby przesłanki. się pod czymś takim? Nie, ja bym radził inwestorowi. Inwestorowi radziłbym bardzo bardzo powiedziałbym mocno i jednoznacznie, żeby jeżeli już myśli o takiej rzeczy, to przede wszystkim, żeby przeprowadzić publiczną dyskusję, a po drugie, jeżeli dalej będziemy myśleć o dodaniu czegoś, to najlepszym sposobem weryfikacji takiego pomysłu jest konkurs. Po prostu otwarty konkurs. Powiem tak, nie obawiałbym się tu o żadną frekwencję, tak? bo jeżeli byłby konkurs na dodanie jakiegoś wystroju rzeźbiarskiego, powiedzmy tak z, z hipotetycznie, jeżeli już przejdziemy te wszystkie kroki dyskusji, czy to jest w ogóle potrzebne, no to wtedy y, myślę, że zgłosiłoby się mnóstwo chętnych, żeby to zaprojektować, żeby to przemyśleć. Y, natomiast y, no, taki konkurs powinien być poprzedzony dogłębną analizą. Tego, jak ten obiekt w tej chwili wygląda, czy to nie zakłóci proporcji tego obiektu, czy jak to będzie widziane taki element ze wszystkich stron. Bo, proszę bo powiedzieć jeszcze to jedną ta... rzecz. Jest ten 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 zniknęły rusztowania, ten tympanon ukazał się naszym oczom. No i właściwie. Nie wiem, no może ktoś powinien ze środowiska, pańskiego środowiska również, architektów, konserwatorów zabytków na przykład, zabrać głos w tej sprawie. Nie słyszałem, żeby e, jedno albo drugie, cokolwiek w tej sprawie miały, do, miały redaktor, do powiedzenia. Pan redaktor pyta, ja zabieram głos. Ja uważam, że y, katedra w ogóle została świetnie odrestaurowana. Tak można powiedzieć, że to jest taki modelowy przykład, jak odrestaurować obiekt zabytkowy. Jest pomnikiem historii, czyli takim super zabytkiem. Więc myślę, że każdemu, szczególnie kto jest profesjonalistą, wypada się wypowiedzieć na ten temat. No dlaczego nikt nie zabiera głosu, bo tak naprawdę nikt nie wie, co to jest, tak? Nikt nie wie, do czego to będzie służyć, bo to się odsłoniło. Nikt, 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 czy, czy pan widział prezentację jakiekolwiek wizualizację nawet? Jakoś, jakąś zupełnie tak, ale czy? Bo ja widziałem tylko, ja widziałem podaniec. tylko tym panon wycięty z całości z rzeźbami. Ale nigdzie nie widziałem zestawienia tego elementu z katedrą, bo ja rozumiem, że rzeźbiarz mógł sobie zaprojektować taką ścianę rzeźb, którą ustawi w przestrzeni parkowej, ogrodowej. No ale teraz pytanie, jak będzie to wyglądało w ogrodzie, a jak będzie wyglądało na dachu potężnego obiektu? To są dwie różne absolutnie rzeczywistości. Nikt nie zabiera głosu, bo bo nigdy na tak naprawdę. Niewielu, jak ja pytałem kolegów, tak to też niewielu w ogóle wiedziało, że coś takiego powstaje, bardzo niewielu, a ci, którzy wiedzieli, to w ogóle nie wiedzieli, co powstanie. Ja też nie wiedziałem do końca, co powstanie. Ja tylko komentuję to, co wyszło. Jestem w stanie sobie wyobrazić na tym czymś te ogromne rzeźby wykonane podobno będą z betonu. Nie, nie, nie wiem, czy to jest potwierdzone, czy nie, no, ale te ogromne betonowe rzeźby jestem w stanie sobie wyobrazić, więc wyobrażam sobie też siebie stojącego przed katedrą i zadzierającego mocno głowę do góry, no i... No tak, bo tam, tam nie ma też przestrzeni wokół, to już inny problem. Tak z pałą drogą, wie pan, że tak co jakiś czas wraca temat odbudowy, znaczy właśnie odbudowy, budowy budowy wieży tej katedry zgodnie z jej pierwotnymi pro, proporcjami. To jest w ogóle możliwe? Znaczy... Ja tak naprawdę przestrzegałbym przed takimi ryzykownymi już w tej chwili pomysłami, dlatego że yy, yy, no, yy, albo wracamy tak do jakiegoś pierwotnego zamysłu i traktujemy to kompleksowo, albo yy, uznajemy, że zabytkowej je, jest to, co jest, i, i, i nie mieszamy już w tym w taki. Taki radykalny sposób. Ja rozumiem, że wprowadzamy nową funkcję gdzieś do piwnic, tak? W sensie architektonicznym, bo to, to jest rzecz, która, której nie czyta się w kontekście bryły, obiektu, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast o teraz tak, teraz dodamy tym panom, jak dodamy tym panom, to dodamy wieżę jak dodamy wieżę to znowu stwierdzimy, że nam coś nie wyszło i, 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 i co wtedy, tak? Więc jeżeli już, to ja lubię takich sytuacjach działania jasne, jasne i klarowne, takie jak było działanie, yy, słynne działanie w Luwrze, tak, gdzie dobudowano tam piramidę. Też no też były, też Znaczy, swoją tak, drogą, ale, ale, tam nie zmieniano yy... żadnego z budynków, tylko było tak, zupełne założenie dodano, architektoniczne. Tylko dodano... <coughs> też też były element, bardzo, bardzo z, radykalne protesty, swoją drogą. No i, ale to uważam, że że tak naprawdę to tam się odbyło w sposób taki, na jaki Louvre zasługuje. Odbyło się w burzliwej publicznej, podczas burzliwej publicznej dyskusji i wydaje mi się, że no to we Francji akurat jest normalne, bo na temat katedry i odbudowy katedry Notre Dame po tym pożarze niedawnym w sumie też odbyła się bardzo burzliwa dyskusja i wydaje mi się, że tego tutaj po prostu zabrakło dyskusji konkursu dyskusji konkursu zabrakło a jeżeli tego brakuje No to wychodzi kiepsko bo ktoś jednoosobowo podejmuje wielkie ryzyko tak no, natomiast yy, to jest ryzyko gdyby to było na domu pana rzeźbiarza nastawione tak to byłoby świetnie to liczący, by... tak. europejska stolica kultury na Śląsku i w Zagłębiu Katowice Sosnowiec metropolia co pan sądzi o takim przedsięwzięciu Dobry. Generalnie jestem zwolennikiem działania poprzez kulturę, promocji poprzez kulturę i no tylko. Katowice, myślę... Sosnowiec, to nie i metropolia, to... czy to się może udać. W sensie, w sensie współdziałania myślę, że tak, że to jest pierwszy raz coś, co, co jest od początku fund fundamentalnie ma być takie łączące. Ja tylko przypomnę nieudane rzeczy, tak, bo, bo przypomnę, euro 2000. 12, tak, kiedy w zasadzie sam Chorzów, jak to się mówi, solo promował to przedsięwzięcie i przyjechała komisja, która policzyła hotele w Chorzowie, tak? I, I okazało się, że Stadion Śląski nie miał już szans, więc przypomnę to dlatego, że teraz jest lepiej, bo skoro występują wspólnie. Myślę, że gdyby katowice wystąpiły solo, to byłoby to skazane na Katowice niepowodzenie. Katowice wystąpiły solo ja wiem, ale, dekadę ale, temu. Ale, ale, Wtedy ale wie, wiemy, że, że nie. Wyszło. tytuł Europejskiej Stolicy Kultury dostał Wrocław. No tak, bo Katowice z Wrocławiem... Co Katowice, y dobra, co Stosnowiec i Katowice mają do opowiedzenia Europie w kontekście właśnie całego przedsięwzięcia pod hasłem ESK w kulturze oczywiście. To, to znaczy, ja myślę, że, że mają do powiedzenia. Taką dość burzliwą historię ścierania się różnych wpływów, tak? Bo, ale ze wspólnym mianownikiem, który w kulturze tutaj jest, jest, jest bardzo ważny, ale ważny jest też dla kultury Europy. Bo to są i, i Katowice, i Sosnowiec, i, i Górny Śląski, Zagłębie, zostały tak naprawdę wykreowane, stworzone, zbudowane od podstaw, z, z, z lasu przekształciły się w miasto, że tak powiedzieć, dzięki przemysłowi. I ten przemysł, który już odszedł w przeszłość górnictwo, przemysł ciężki, hutnictwo, no, on wykreował w zasadzie wszystkie zjawiska kulturowe, które, które tutaj mają miejsce i to się wszystko przez dziesiątki lat ścierało. Czyli Panie to Obawiam myślę, się, że, że jak pan, jest jakby pan pisał program SK dla Katowic i Sosnowca i zaczął od przemysłu, to nie wiem, czy byśmy mieli jakieś szanse, ale nie, 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 patrząc nie, nie. na program, stricte kulturalny, na czym. Ja mówię o stricte kulturalnym. Na czym, na że, czym należałoby że oprzeć? To jest, że to jest region, gdzie kultura. Wyrosła w trochę innych warunkach i, i niż w niż, niż innych I Kultura maszyn. To myślę, maszyn. A to ta... myślę jest ogólnie kultura. Ogólnie kultura muzyczna, kultura artystyczna, teatralna. Tak to wszystko. Pańska podpowiedź Znajmniej Henryka Naczej Mercika. Jest. Henryk Mercik pisze program dla y... metropolii Katowic-Sosnowca no, Europej... dla... na europejską i, stolicę ja, kultury. Nigdy napisał. nie napisze, natomiast trzeba Europie pokazać to, co jest tutaj ciekawe, czyli to, co jest inne generalnie, czyli to, co, co jest oryginalne, czyli to, to, to wszystko, co się ścierało tutaj. Zupełnie inni ludzie, inna historia tego regionu, bardzo krótka, nie, nie, nie sięgająca głęboko korzeniami w przeszłość. No i myślę, że, że ta, ta, to oryginalne w sumie połączenie Zagłębia i Górnego Śląska, które funkcjonuje od, od, od dziesiątków lat, też jest ciekawym zjawiskiem i myślę, że to też można pokazać, że, że, że to jest coś interesującego. Dlatego ja się cieszę, że to jest razem. Uważam, że to ma szansę na, 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 na powodzenie. Jeżeli będzie to faktycznie tak, tak zrealizowane, że się pokaże metropolia, tak, w, jak, w jakim sensie, czyli górnośląsko zagłębiowska i myślę, że wszyscy możemy na tym skorzystać. To no tak, ja cały być. czas pytam o taki, nie wiem, ambasadorów na przykład, o jakieś główne. Elementy takiego programu stricte kulturalnego, a, e, a, a pan mi nie odpowiada na to. No no nie, może no ambasadorów to. Pan nie pytał, natomiast ja nie, nie, nie przygotowałem sobie na dziś listy ambasadorów. Myślę, że może być ich bardzo wielu. Szlepan Fardoch. Tak. Literatura, teatr, tak. muzyka. Może być. Kazimierz Kutz nie doczekał niestety filmem, ale... No dobrze. Ale to, myślę, że byłby świetnym ambasadorem, to na pewno. Tak. To jeszcze przed nami. Wojna na Ukrainie to będzie już drugi miesiąc, dwa miesiące. Mhm. Te historie z buczy Mariupola, one oczywiście na Śląsku wywołują pewne wspomnienia o wydarzeniach z 1945 roku. Dlaczego... Ta wiedza na temat tego, co wydarzyło się wtedy na Śląsku, co zostało spięte takim ogólnym terminem tragedii, tragedii górnośląskiej, jest tak znikoma. No, wiedza jest znikoma, dlatego że generalnie wiedza na temat tej całej historii wkroczenia Armii Czerwonej na Górny Śląsk. Tworzyli przez dziesiątki lat tak, de facto zwycięzcy, tak? bo to była zwycięska armia. Ona narzuciła nie tylko system polityczny, ale całą narrację e, historyczną, więc e, e, zwycięzcy napisali historię. E, to, że to historia jest wykreowana sztucznie, to wiemy tak i od wielu tak, lat. 30 lat tak no. zwanej Wolnej Polski, e, kiedy tę historię można było opowiadać w inny sposób, również historię Katynia i nic się właściwie nie wydarzyło. No myślę, że... że Albo to, bardzo niewiele. Ale to jest dość proste, tak? Ci zwycięzcy czerwonoarmiści, tak? Związek Radziecki ówczesny i tak dalej, stworzyli tutaj cały system polityczny i tak naprawdę to ten system tworzyli bardzo aktywnie ludzie miejscowi, tak? To wszędzie było, we wszystkich... Tych demoludach, tak? bo, bo w każdym kraju to nie tak, że tu przyszli Rosjanie i oni rządzili. tak I Oni mieli tutaj na miejscu tych, którzy rządzili. Mieli Polaków, w, mieli Czechów, tak mieli swoich Słowaków, mieli Rumunów, mieli Węgrów. Tak to się odbywało. No i myślę, że te przemiany ustrojowe no to, to i, i się dokonało dosyć miękko. Tak? I, i, I wiele osób wtedy nie chciało mówić o swojej własnej przeszłości. Taka jest prawda. Bo, bo zaczęła ta przeszłość być wstydliwa, tak? To, to nagle się okazało, że okej, okay, no wyzwalali, ale już ta narracja, którą ja w szkole byłem karmiony, że to, to koniew, wspaniały gest tutaj, żeby ocalić przemysł i że osiedle koniewa mamy dlatego, żeby go docenić i tak dalej, i tak dalej. W szkole uczyłem się podstawowej imienia Bolesława Bieruta która została wybudowana w latach 70 czyli już w epoce Gierka niby tej całej odwilży więc myśmy tego Bieruta czcili i tak dalej ja tylko w domu słyszałem, że Bierut jest B ale nie wolno tego głośno mówić więc myślę, że wielu się wstydziło o tej przeszłości i ona nie została rozliczona to znaczy A gdzie w tym wszystkim jest Jerzy Ziętek, który dzisiaj jest tak trochę kuchennymi drzwiami dekomunizowany, wycinany z instytucji podległych Jerzy marszałkowi. Ziętek, Jerzy Ziętek tak naprawdę stał po, po, po stronie tych, którzy tutaj weszli, tak no, bo przecież był funkcjonariuszem partyjnym i, i, i najwyższego szczebla i, i, i generalnie to jest sprawa w tej chwili jasna. Tak? To znaczy trzeba pewne rzeczy umieć oddzielić, nie? Bo, bo, bo jakby nie dyskutujemy w tej chwili o tym, co Ziętek zrobił, Jakim był gospodarzem, czy sprytnie poruszał się w tym systemie ekonomicznym i w tym w ogóle systemie politycznym, który wtedy był, bo, bo tego nie, nie można mu odebrać. Natomiast tak naprawdę to, to, to był to. No I teraz proszę sobie wyobrazić, No jak tutaj rozliczyć w sensie czarno-białym. No. Mamy Ziętka, ludzie pamiętają Ziętka i to wszystko, co się stało tutaj w epoce Gierka w dobry sposób, bo wybudowali osiedla, to prawda, park Śląski, to prawda, świetna architektura powstawała, to prawda. No ale są, są ludzie, którzy którzy w swojej przeszłości są umoczeni głęboko tak tymi swoimi korzeniami politycznymi w tym systemie. No i to tak naprawdę, absolutnie, biorąc pod uwagę chociażby historię komendanta obozu na Zgodzie, czyli Salomona Morela, no to widać dokładnie, że, że była wielka niechęć, żeby, żeby, żeby tych rozliczeń dokonywać w sposób jednoznaczny. Tutaj no i to się Panie tak przewodniczący, naprawdę nie teraz dokonało. mamy kolejny akt reakcji na to, co dzieje się na wschodzie z naszej przestrzeni, również cmentarzy będą najprawdopodobniej usuwane pomniki, różne różne świadectwa, pamiątki tamtej epoki. Radni w Bytomiu na przykład już zaapelowali do prezydenta, aby taki. Monument z yy, cmentarza wojskowego usunąć. Co pan o tym sądzi? No powiem tak, że, że i, i, i to jest efekt pewnej szokowej terapii, tak, która się dokonała, ale też ale też yy, yy, widzę, że yy, no, ja uważam, że to jest yy, w pewnym sensie jest to potrzebne, takie takie oczyszczenie, tak, yy, żeby wreszcie pewnej, o pewnych rzeczach mówić jednoznacznie w sposób jednoznaczny i niestety niektóre postaci w tym momencie będziemy widzieli inaczej. Yy, yy, natomiast ta wojna ukazała, że pewne rzeczy się nie zmieniają tak yy, ale z drugiej strony no pozostaje pytanie No co robili ci radni przez te 30 lat albo ich poprzednicy spali tak przechodzili obok zamykali oczy nosili. No dobra, no to na cmentarz nie każdy zagląda no, na to Każdego miast, dnia na placu wolności w Katowicach. Ja, przez dziesięciolecia stał pomnik. ja, ja, przestrzegam, ja przestrzegam. Ja przestrzegam bardzo przed robieniem tego na hura, i przed robieniem z tego sobie, czy, czy zbijaniem tak zwanego kapitału politycznego. Dlatego, że co innego, pomniki, które są w przestrzeni miejskiej i tak dalej. Tutaj trzeba sobie zadać pytanie, co zrobić. Może gdzieś schować ten pomnik na pamiątkę i tak dalej, żeby pokazać, że takie czasy były. A może wcale go nie należało, wcale tych pomników nie należało na burzyć. Tylko powiem, tak. chwileczkę. Nie należało burzyć takich pomników jak ten na placu. Znaczy burzyć, likwidować. Zostawić tych czerwonoarmistów na placu Wolności w Katowicach, Być może... ale, ale dołożyć do tego tak. pomnika. Bardzo szczegółową inskrypcję, może, która tłumaczyłaby, dlaczego oni się tam znaleźli i za co tak naprawdę być może miałoby to dużo, dużo większy walor edukacyjny niż takie niszczenie czegoś bezpowrotnie. Dlatego, że wiedzy młodych ludzi takie wyburzenie czegoś z pychaczem nie wzbogaci w ogóle. I tu pan redaktor ma stuprocentową rację. Natomiast bardzo przestrzegam przed działaniami na polu cmentarzy wojskowych. Tak. Dlatego, że cmentarz to jest zupełnie inna przestrzeń. Cmentarz to jest miejsce spoczynku żołnierzy. Żołnierze nigdy nie są jednolitą masą, tak? To, to, to nie jest tysiąc żołnierzy to 1000 zbrodniarzy, tak nie jest generalnie to są często ludzie zaplątani w jakieś ale nie o o ale tylko mówimy o, o, nie, nie, tylko nie, nie. Mówimy o to, pomnikach to które generalnie stoją jeżeli już przed jeżeli jest to, ale jeżeli jest to pomnik cmentarny to jest to zupełnie inna rzeczywistość i tak jak my wymagamy żeby wobec nas inni byli tutaj delikatni i w jakiś sposób eleganccy tak samo będzie to wymagane od nas więc cmentarze to poczekajmy aż opadnie pył tak wojenny aż aż to się to wszystko przetoczy i wtedy można na ten temat dyskutować jest na przykład zbiorowa mogiła żołnierzy radzieckich w parku hutniczym w Chorzowie jestem absolutnie od wielu lat zwolennikiem ekshumacji przeniesienia tych prochów z parku na cmentarz wojskowy. Natomiast to się do tej pory nie dokonało, bo to wymaga też udziału strony rosyjskiej. Więc na razie myślę, że trudno napadać na to miejsce, mówić, że tam jest jakiś pomnik, bo pomnik jest bardzo delikatny, niczego nie sławi, tylko pisze, że pamięci poległych. No, pamięć poległym się zawsze należy. Natomiast no, zdarzają się takie momenty w historii, gdzie coś pęka, i, i nagle wszyscy przypominają sobie: O, tu jeszcze jest pomnik. Przechodziliśmy milion razy, ale teraz, akurat żeśmy sobie przypomnieli, może to dobrze, dlatego że wbrew pozorom, to okrucieństwo, które się dokonuje tam na wschodzie. No też otwiera niektórym oczy, że nie można pewnych tematów i tak dalej zamiatać pod dywan. trochę Dlatego, dlatego właśnie za, pytanie o to, czy ta pamięć na pewno powinna być dobra, jest y, także zasadne w kontekście pańskich słów przed momentu. Henryk Mercik, lider śląskiej partii regionalnej, konserwator zabytków architekt, był dziś z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Do zobaczenia i usłyszenia.